Cześć kochani, witajcie w holu zakupowym. Dzisiaj będziemy mierzyć swetry, tylko i wyłącznie swetry na zimę, też na jesień jeszcze. I będą to swetry z Sinsaya i ze Stradivariusa. Zdecydowałam się na swetry z Sinsaya, dlatego że są tanie. A w tym roku oczywiście kupiłam pieska, to jak mogliście zobaczyć w poprzednim vlogu. I on po prostu niszczy mi wszystkie ubrania i stwierdziłam, że nie będę wydawała pieniędzy na ubrania, które najprawdopodobniej on mi i tak zniszczy. Ja staram się go uczyć, żeby mnie nie gryzł i jest już coraz lepiej, ale wiecie, czasami jeszcze podbiegnie i mnie złapie. I jak on złapie mnie nawet raz, to już jest dziura w ubraniu, bo on ma mocne te kły. To są jeszcze zęby mleczne, wiadomo, ale ma je ostre. To jest pies husky, więc wiecie, te psy jednak są takie... pochodzą od wilków, więc te kły mają naprawdę mocne i on podbiega i rozgryza mi wszystkie ubrania. Także stwierdziłam, że kupię coś tańszego. Mam nadzieję, że to mi przetrwa, że nie będzie zniszczone. Będę starała się tak robić, żeby po prostu te ubrania posłużyły mi jak najdłużej. Dobra, ja już nie przedłużam, bo jak zwykle za długi wstęp, a wiem, że nie lubicie długich wstępów, także zaczynamy. Mam tutaj dwie paczuszki jeszcze ze Stradivariusa i Sinsaya. Najpierw pokażę Wam wszystkie swetry, jakie zamówiłam. Najpierw zaczniemy od Sinsaya, później je zmierzę i później przejdziemy, pokażę Wam wszystkie swetry ze Stradivariusa, bo często robiłam tak, że najpierw pokazywałam jedną rzecz i od razu wchodziła przebitka z tego, jak to wygląda na mnie. Powiem Wam szczerze, że lepiej i szybciej się edytuje, jak od razu wszystko pokażę i potem to zmierzę. Także powiem Wam ceny, powiem Wam, jaki jest ich skład i później po pokazaniu wszystkich zmierzę i pokażę Wam, jak one wyglądają na mnie. Także zaczniemy od pierwszego, takiego sweterka misiowego. On jest taki bardzo fajny w dotyku. Milutki bardzo. Nie wiem, jak nazwać ten sweter. Wiecie, on ma takie włoski odstające, widzicie? Jest w prześlicznym kolorze. Tylko mi się wydawało, że ja go zamówiłam chyba w innym kolorze, a może i w tym. Zamówiłam go w takim kolorze beżowym i myślałam, że będzie bardziej wpadał w beż. On wpada w róż. Nie wiem, czy w kamerze to widać. Nie, w kamerze wygląda, jakby był beżowy bardziej, ale ma taki delikatny odcień różu delikatnego. Delikatny odcień różu delikatnego. Także tak to wygląda. Jest bardzo rozciągliwy, elastyczny, milutki w dotyku. I on kosztował, ciekawe, czy tu będą ceny, bo często jest tak, że jak zamawia się z neta, to nie ma cen. No i nie ma cen. Także będę Wam tutaj gdzieś ceny tutaj albo tutaj wstawiała. Jest to rozmiar S. Będę też Wam właśnie mówiła rozmiary, bo każdy sweter mam w innym rozmiarze. Także ma golfik, mega rozciągliwy i skład. Już. Skład. Nie jest najlepszy, wiadomo. Sinsay no nie ma najlepszych składów, ale czasami zdarzyło się, że miał naprawdę fajny skład. Miałam kiedyś bluzę, która miała 80% bawełny i kupiłam ją na promocji za 15 zł i mam ją do dzisiaj i jest super i bardzo ją lubię. Także tak, gdzie jest ten skład? 87% poliamid, 8% wiskoza i 5% poliester. Także wiadomo, nie jest to dobry skład. Nie będą te swetry grzały tak jak swetry wełniane. Te materiały w ogóle nie są porównywalne do materiałów naturalnych. Wełna to wełna i wełna naprawdę bardzo mocno grzeje. Mam swetry w 100% z wełny i są świetne. Ok, kolejny sweter. Ten bardzo mi się podoba ze względu na kolorystykę, ale powiem Wam, że... Znaczy miły jest, ale tak czuję taką sztuczność. Czuję w tym swetrze, że jest taki sztuczny, ale bardzo mi się podoba kolorystyka tego swetra. Też taki oversize'owy i dość krótki. Myślałam, że będzie dłuższy. Ja go mam w rozmiarze S. I tutaj, jeżeli chodzi o skład, to pewnie jest bardzo podobny. A nie, jednak nie jest podobny. 100% akryl, czyli jeszcze gorzej. Tam chociaż było kilka procent wiskozy. I trzeci sweter z Sinsaya to jest w paski i on był chyba rozpinany, taki kardigan, tak. To jest taki kardigan, ma guziczki i jest w
takim wzorze zebry. Chciałam właśnie jakiś wzór zwierzęcy mieć na zimę. I tu jest taka naklejka, touch me, kaszmir like. Dotknij mnie i że w dotyku jest jak kaszmir. Powiem Wam szczerze, że nie jest w dotyku jak kaszmir, moim zdaniem. Dla mnie, według mnie, to nie jest w dotyku jak kaszmir, totalnie. Dotykałam kaszmir i jednak inny był w dotyku całkowicie, więc nie. I to jest właśnie na mojej liście. Mieć sweter z kaszmiru, one są mega drogie, ale kiedyś na pewno się w taki zaopatrzę. Tu mamy 100% akryl. 100% akryl, czyli tak jak poprzedni. I mierzymy. I tak, tak wygląda ten sweter na mnie. Pierwsze moje uwagi to są takie, że myślałam, że on będzie taki bardziej szerszy, większy, obszerniejszy, taki mięsisty, bo na zdjęciu wygląda po prostu na większy. Te rękawki myślałam, że będą po prostu takie, wiecie, większe tutaj, o, my tak fajnie się układa, biorę takie swetry duże, ale też lubię takie obcisłe, też, ale po prostu myślałam, że ten konkretnie będzie taki większy. To jest takie moje pierwsze zdziwienie. Zobaczcie na zdjęciu, też mi się wydaje, że ten sweter wygląda na mniejszy. On tutaj ładnie mi jakby, wiecie, opina ręce, może nie do końca opina, ale tak jest, te rękawki są takie zwężone, one nie są luźne. Druga moja uwaga, to jest dość krótki. Zobaczcie, mam mega wysokie spodnie z wysokim stanem i on jest dotąd, do bioder mi sięga. Także jest króciutki, myślałam, że będzie dłuższy. Wiadomo, jak włożę sobie w dżinsy, to fajnie będzie wyglądało. Ładny jest ten sweter, ale tak jak mówiłam, po prostu na zdjęciu wyglądał na troszkę inny, na taki po prostu większy. Także tak, tak to wygląda. Myślę, że fajny sweter, ale zastanowię się, czy go zostawię. No i tutaj ten golfik, spoko, tak wiecie, można go różnie układać, on. Jak go nie położycie, to on ładnie wygląda, ładnie się układa, także to jest fajne. No i tutaj zawsze jest cieplej przy szyi. Sweter numer 2 jest bardzo ładny, bardzo podoba mi się kolorystyka, tak jak już wspominałam, połączenie beżu, znaczy koloru kremowego, bardziej to jest kolor kremowy, taki biały kremowy, z brązem i z różem, jest przepiękne. Ale znowu ta sama sytuacja, co w poprzednim swetrze. On jest bardzo krótki. Sięga mi tutaj do kości biodrowych. Na zdjęciu wydawał się być dłuższy, dlatego się dziwię, bo chciałam swetry troszkę dłuższe, ale tego typu swetry są fajne do spodni z wysokim stanem, bo wtedy wiecie, łatwo się je tutaj wkłada, nie ma tego materiału bardzo dużo, bo takie wielkie, obszerne swetry wkładając do spodni z wysokim stanem, ten materiał bardzo widać, bo jest go dużo i pod tymi jeansami widać te wałki, więc to tak niefajnie wygląda. A takie krótkie lepiej się prezentują do spodni z wysokim stanem. Ten akurat mi się bardzo podoba i podoba mi się dużo bardziej niż ten pierwszy, także ten już jest na pewno lepszy od tego pierwszego. Na pewno nie zostawię wszystkich, zostawię sobie 2-3 swetry. Jak jestem taka, wiecie, że nie wiem do końca, to na pewno nie zostawiam tych rzeczy, które na 100% mi się nie podobają. Jak już mam jakieś ale, to nie zostawiam swetru. Ale jeżeli będą mi się podobały tak mega, no to zostawię więcej niż 2. Planuję zostawić 2, po prostu chciałabym sobie 2 fajne swetry wybrać. Na razie ten jest moim ulubieńcem. Sweter numer 3. Wygląda tak, kardigan, wszystko super, tylko troszkę na długość rękawy są za krótkie. Ja i tak bym raczej nosiła go w taki sposób, właśnie tak podwinięte rękawki, bo ja tak uwielbiam nosić kardigany, swetry też bardzo często podwijam. Także tak to wygląda, nie wiem, jakoś tak nie jestem przekonana, żeby to mi się jakoś tak bardzo podobało. Powiem Wam szczerze, że sama nie wiem. Jak zapnę, to wygląda to tak. Nie wiem, nie jestem przekonana. Ten kardigan na długość jest już dużo dłuższy. Tak jak możecie zauważyć. Na pewno nie w taki sposób. Rozpięty i pod spód bluzka jakaś fajna, spoko. Nawet właśnie do czarnej, zwykłej bluzki na ramionczkach będzie fajnie wyglądał. Taki basic. No zobaczę, zastanowię się nad tym, ale na razie, wiecie, nie jestem jakoś tak mega zachwycona.
Tak średnio mi się podoba. Dobra, przechodzimy teraz do Stradivariusa. Mam już na sobie ubrania ze Stradivariusa, dlatego że zaczyna być ciemno i jakbym miała zrobić unboxing i później dodatkowo dogrywać mierzenie, to pewnie bym nie zdążyła i byłoby ciemno i jakość filmiku też byłaby gorsza. Także od razu pokazuję Wam ubrania na sobie. I tutaj mamy taki sweterek i nie wiem, czy on na stronie był uznany jako sweter, czy jako bluzka z golfem, bo on jest bardzo cieniutki i to jest raczej bluzka. Według mnie to jest po prostu bluzka, ale jest bardzo fajna. Ta już mi się podoba, bo zobaczcie, ta jest dłuższa, dużo, jest taka, wiecie, obszerniejsza, luźna, fajna, oversize'owa. To jest rozmiar S. A i ważne jeszcze jest to, że w opisie macie moje wymiary. Mój wzrost, tutaj w talii ile mam, w klatce piersiowej i biodra, żebyście mogli sobie porównać ze swoimi wymiarami. Także tak wygląda ta bluzka z golfem. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Już ta chyba mi się podoba. Ogólnie jestem jakaś taka narzekająca w tym filmie. Średnio mi się podobają te rzeczy, ale ta jest spoko. To jest fajna i to jest rzecz, którą najprawdopodobniej sobie zostawię, bo lubię paski. Paski zawsze są w modzie. Także według mnie zawsze są w modzie. Czasami wychodzą z mody, są inne wzory modniejsze od pasków, ale moim zdaniem paski zawsze są takie na czasie i zawsze dobrze wyglądają. Ten tutaj golfik też bardzo fajnie wygląda. Uwielbiam bluzy ze stójką, bluzki tak samo, także no to jest coś takiego, co wiem, że będę nosić, bo jest w moim stylu. Także najprawdopodobniej ze mną zostanie. Tutaj też te rękawy są długie. O, zobaczcie. Także fajnie. I tutaj dużo, dużo miejsca. Fajna taka oversize'owa bluzeczka. Tak wygląda już ostatni sweterek. Wybrałam go ze względu na krój, bo mam taki sam, tylko w kolorze beżowym, nie beżowym, białym, takim kremowym. Tylko że tamten ma skład bardzo dobry i jest wykonany w 100% z wełny. Ten nie oczywiście, ale bardzo mi go przypomina, dlatego go wybrałam, bo tamten noszę bez przerwy i uwielbiam w tamtym swetrze to, co jest tutaj, czyli tutaj ten suwak. Go można sobie rozpinać, jak jesteśmy w domu. Jak wychodzimy na zewnątrz, to zapiąć. To uważam, że jest mega plus i właśnie przez to tamten sweter jest jednym z moich ulubionych. Jest już naprawdę bardzo, można powiedzieć, zużyty, bo nosiłam go bardzo, bardzo, bardzo często. Czasami moi znajomi się mnie pytali, czy nie mam innego swetra, bo cały czas nosiłam tamten. Także ten mi go przypomina. Krojem wszystkim. Jest naprawdę bardzo fajny, tylko ten jest taki elastyczny, lekki. Wiecie, zobaczcie, ile tu jest lajkry. On tak się rozciąga. Tamten jest taki cięższy, mogę powiedzieć. On po prostu tak leży. A ten to tak jak taka... No zobaczcie, on jest taki po prostu delikatny. Inny jest na pewno w dotyku, bo tu jest całkowicie inny skład, ale krój jest bardzo podobny i ja bardzo lubię takie kroje. Też jest taki właśnie oversize'owy i zobaczcie, ten też jest dłuższy. Zaraz tutaj odejdę Wam kawałek. O, on jest dotąd. Ten jest dotąd. Jest naprawdę bardzo ładny. Fajny, podoba mi się ten sweter i ten na pewno ze mną zostaje, także ten i jeszcze na jakiś jeden się zdecyduję, a resztę niestety będę musiała odesłać, bo mi się nie podobają i jeżeli nie będę ich używać, to nie zamierzam też bałaganić sobie, to znaczy bałaganić, zabierać sobie miejsca w szafie rzeczami, których nie będę używała, także ten na pewno ze mną zostaje, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Także tak, moi drodzy, to już by było wszystko. Pokazałam Wam wszystkie ubrania, jakie zamówiłam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, które swetry Waszym zdaniem są fajne, co Wam się podobało, a co Wam się nie podobało. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym nagraniu. Buziaki. Pa, pa.